Na naszej pierwszej manifestacji kilkanaście miesięcy temu bankier szedł na początku i prowadził na łańcuchu polską rodzinę. Teraz ten bankier jest tutaj. Już jesteśmy bardzo niedaleko tej sytuacji. Teraz ten bankier jest w klatce. A tak naprawdę ci, którzy łamią polskie prawo, nadal je łamią, mimo że minęło kilkanaście miesięcy, mimo że władza się zmieniła, nadal je łamią. Państwo polskie nadal nie jest w stanie poradzić sobie z łamaniem prawa przez banksterów. Dlatego mamy dość, dlatego nasza dzisiejsza manifestacja nie ma baloników, nie jest radosnym happeningiem, nie tańczymy, nie śpiewamy. Pojawiły się inne elementy, pojawiła się klatka i pojawiła się trumna. Pojawiły się też niestety opony, bo jest u nas i frakcja radykalna, którą będziemy powstrzymywali, żeby tych, z tych opon nie zrobiła użytku niedozwolonego prawa. Szubienica jest! Dla banksterów. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w takim punkcie, jesteśmy wam winni kilka informacji. Jesteśmy w punkcie, w którym mamy nadzieję, przynajmniej niektórzy z nas, przynajmniej ja należę do tej frakcji optymistycznej, trzeba nie kraść, złodzieje, że posuwamy się jednak w stronę ustawy, że jednak te wszystkie wydarzenia, które się dzieją tak wolno, zbyt wolno, te wszystkie obrady, te wszystkie wyliczenia niepoważne, kompletnie niepoważne wyliczenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie ankiet obliczone, że one jednak są pewną grą na czas, ale jednak ten czas się zbliża. Bardzo chcemy, bardzo na to liczymy, że prezydent tę ustawę, jakakolwiek ona będzie, że ją bankserze, oddaj pieniądze. W tym miesiącu, po 10 miesiącach, oddawaj pieniądze, bankserze, złoży i że praca nad tą ustawą zacznie się do końca życia. Na jesieni, może jeszcze w lipcu, zacznie się w parlamencie, a ten parlament, jak to pokazał, ta większość sejmowa potrafi pracować szybko. I liczymy na to, że zrozumie ta większość sejmowa, że to jest ustawa absolutnie kluczowa dla rozwoju Polski, że bardzo piękny i słuszny plan Morawieckiego nie ma szans się powieść, jeśli będzie zbudowany na bezprawiu, na bankowym bezprawiu. Od tego, od tej ustawy musi się zacząć plan Morawieckiego. Jeszcze cztery informacje. Pierwsza taka, nie wiem, czy pamiętacie, co się zdarzyło tutaj w 1942 roku. Co zrobił Alek? Co się tu wydarzyło? Do Polski przyjechali Niemcy i na napisie Mikołajowi Kopernikowi rodacy zamontowali napis niemiecki. Chcieli zmienić polską rzeczywistość. Co zrobił Alek na tym pomniku? Zdjął, odkręcił tę tablicę i wyrzucił na śmietnik. Wyrzucił na śmietnik harcerz i członek Armii Krajowej, ryzykując życiem. Wiemy wszyscy potem, co się z Armią Krajową działo przez lata. Jesteśmy właśnie w tym miejscu i dlatego o tym przypominam, że przedwczoraj na debacie, którą zorganizowała Kancelaria Prezydenta, były reprezentowane trzy banki, Związek Banków Polskich plus trzy banki. Dwa z tych banków to były banki niemieckie, Deutsche Bank, Commerzbank, mBank. I to jest symboliczne, jak wygląda sektor bankowy w Polsce. Debacie pokazali nasz pomysł na to, jak popchnąć sprawę do przodu. Nazwaliśmy ten pomysł 1000 plus banki dla gospodarki, ponieważ
On, to jest pomysł świeży, narodził się niedawno, musi być dopracowany, tam jest jeszcze wiele elementów do dopracowania i niech ci z was, którzy go przeczytali, zaniepokoili się was, nie obejmuje się tym, nie martwią, te błędy zostaną poprawione. Zostaną poprawione tak, by ten nasz projekt objął wszystkich. Bo nie mówimy tu o żadnej pomocy, mówimy tu o bezprawiu, które trzeba zatrzymać. A nie cywilizować, nie nakierować, nie pudrować, tylko po prostu zatrzymać i cofnąć wszystkie jego skutki, łącznie z umowami wypowiedzianymi, łącznie z wszystkimi tymi, którzy mają w tej chwili egzekucje komornicze, to musi się natychmiast zatrzymać i tego również żądaliśmy na tym spotkaniu. Dlatego on się nazywa 1000+, Banki dla Gospodarki. Oczywiście przez nas wiązanie do programu 500+, bo bardzo wielu ekonomistów i bardzo wielu rządzących polityków mówi, jak wielkim pozytywem dla Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej gospodarki jest program 500+. I mają rację, bo jest, bo te pieniądze pójdą do kieszeni ludzi do tej pory poniżanych, żyjących bez godności, ludzi skrzywdzonych przez system, w którym trwamy. Ale program 1000+ jest na tej samej zasadzie. Zostaną oddane nielegalnie zagarnione pieniądze. To znaczy, będziemy wpłacać do banku raty takie same, ale bank będzie nielegalną część oddawał do funduszu państwowego, a ten fundusz będzie oddawał ją nam. Taki jest plan. Krótko mówiąc, nasze raty będą prawdziwe, uczciwe, to znaczy według kursu z dnia podpisania umowy, a cała część nielegalna będzie nam zwrócona i to jest przeciętnie 1000 zł na jeden kredyt. I te pieniądze wrócą do polskiej gospodarki i napędzać ją będą tak samo jak 500+, a nawet jeszcze lepiej. Dlatego również z punktu widzenia gospodarki jest to program niesłychanie ważny, niesłychanie cenny. Ale mamy... Czy pan prezes mógłby na chwilę dziób zamknąć? Mamy jeszcze jeden pomysł. Mamy jeszcze jeden pomysł, o wiele bardziej przykry dla wszystkich, dla banków. Myślimy, że najwyższy czas, żebyśmy skorzystali z broni, którą mamy. Jedną z broni są procesy, inną z broni jest nacisk na polityków, trzecią są nasze manifestacje, ale jest jeszcze czwarta broń. To my zanosimy nielegalne pieniądze do banków miesiąc w miesiąc. Dlatego na jesieni, dokładnie 25 października, w rocznicę wyborów, bardzo symboliczny dzień, kiedy ta władza, na którą wielu z nas głosowało, ja głosowałem, jej zaufało i kiedy ta władza będzie świętować rocznicę swych rządów, chcemy ogłosić na ten dzień całkowite zaprzestanie spłacania nielegalnych kredytów. To będzie akcja Zero Haraczu! Zero Haraczu! Zmieniła się sytuacja w mediach. Jak wiecie, teraz już nieco inaczej jesteśmy relacjonowani, coraz lepiej, coraz częściej. Jest z nami dyrektor TVP2, który wyemitował filmu Polowani razem z nazwami banku. Tak, a wiem o tym bardzo dobrze, wielokrotnie, przez wszystkich telewizjach, we wszystkich radiach, we wszystkich mediach, z wyjątkiem oczywiście tych, o których można, które są naprawdę wolne, nawet jeżeli pokazywano naszą sytuację, to zawsze biuro prawne, dyrektor, prezes bał się powiedzieć, o które banki chodzi. To, co zrobił Maciej Chmiel, jest przełomem. I od tego momentu mówimy już otwartym tekstem wszędzie, które banki są najbardziej toksyczne, które nas okradają, które są bezwzględne. I dlatego liczymy na to, że nasza akcja, ta i wszystkie następne, będzie uczciwie relacjonowana także przez TVN, także przez Polsat, w którym trwa ciężka walka i w jednej i drugiej stacji o to, by się udało powiedzieć prawdę, które cały czas pokazują we wszystkich sytuacjach franki. Wszędzie franki są w tle franki, żeby wmawiać opinii publicznej, że to jest historia o frankach. To nie jest historia o frankach, tylko to jest historia o tym, że nie było franków. Bądźcie prawdę!
sposób